piątek nad ranem w Szanowie doszło do wypadku budowlanego, który wyłączył na wiele godzin z ruchu odcinek ulicy Śląskiej. Przed godziną 6 rano w trakcie montażu żurawia budowlanego jego kilkudziesięciometrowe ramię spadło na jezdnię. Prawdopodobnie stało się to wskutek awarii systemu hamulcowego. W trakcie montażu żurawia budowlanego przez jedną z firm na terenie placu budowy przy ulicy Śląskiej doszło do niekontrolowanego zjazdu jednego z elementów nośnych, który upadł na ulicę Śląską. Ulica Śląska jest integralną częścią drogi krajowej nr 79. Codziennie przejeżdżają tędy setki samochodów. W piątek i sobotę kierowcy musieli skorzystać z objazdu. Najważniejsze jednak, że nie było żadnych ofiar. W całym tym zdarzeniu na szczęście nikomu nic się nie stało. Osoba odpowiedzialna za montaż tego została już ukarana mandatem karnym za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym zgodnie z definicją artykułu 86 paragraf 1 kodeksu wykroczeń. Sytuację udało się opanować dopiero w sobotę, gdy ściągnięto do Chrzanowa już trzeci z kolei dźwig i usunięto żurawia.